Siemka, pan tata z tej strony. Witam was serdecznie. Na grzybach jestem, z Areckiem. A, tam puszeczka jest oczywiście, no nie? Bo jakby inaczej. Powiedzcie mi, znaczy nie mam nic. Jak wiecie, byłem tam, tam mam samochód śmieci załadowany. Ja mówię, wejdę sobie tu, pospaceruję. No ale muszę wam to pokazać, jak Boga kocham. Także to jest ten sam dzień, bo chciałem sobie tu pobiegać i fajnie tak wyluzować się. Mówię, jakieś grzybka trafię czy cokolwiek. Ale już mi się odechciało po prostu. Bo tu, gdzieś spojrzysz, to tu są śmieci. Butelka na butelce. Na okrągło. To takie wielkie, wielgachne te butelki. Ale dobra, ja wam pokażę. Bo ja teraz jestem troszkę dalej. Ale mówię, nie idę, bo to nie ma sensu tu chodzić. Pokażę wam też, jak w latach ludzie robią się. Ręce, powiem, nawet mi ręce opadają. No, jest jakaś foliok zakopany. Tam jakieś kable, jakieś folioki. Tam butelki leżą. Tam. Tu jest, tu na czerwone kozaki są fajne tereny. Czerwone i maślaczki i takie rzeczy. Ale ludzie uważają, że na takie coś jest fajne to miejsce. O, na takie kable, takie rzeczy. Patrzcie, takie rury, jakieś takie rzeczy. Nie na gdyby siatki jakieś tu plastikowe. Patrzcie, co tu jest to wyłożone. Tam folioki. Drzewo to pikuś, bo wiecie co, drzewo to tam chyba rydze rosną, tam mi się wyda. Nie będę tu zbierał tych rydzy. Odechciało mi się, ręce mi opadły, odechciało mi się po prostu czegokolwiek tu szukać w tym lesie. Tu są plastiki, folie, plastiki, jest nawet szafka jakaś, widzicie. To sobie zużyć jakiś film. Coca-Cola w lesie. Coca-Cola. Super. Zaraz mi się święty Mikołaj kojarzy. Patrzcie, tu, tam śmieci. Wszędzie dookoła po prostu śmieci i śmieci. Ja tego nie zbieram dzisiaj, bo ja już mam full samochód. Mam jakaś klapa. Co to jest w ogóle? Nie wiem, z czego ta klapa jest. Plastikowa pewnie. Kupeczki. To wam pokażę. I tak wiecie, ja mogę po tym lesie tu chodzić. Ludzie tu chodzą na grzyby. Widzicie, co robią. Tak. Już tu jest jeden wielki śmieć. Jeden wielki śmieć. Szkło. O kurde, kuślisko. Szkło na skle. Butelka na butelce. Sorry, że tak wam pokazuję, ale że tego nie zbieram. No ale już nie mam gdzie wsadzić, bo mam pełny samochód. Następnym razem szkło wam przyjdę. Przyjdę i to pozbieram. No co? Ile będę mógł oczywiście. Pomocy! Pomocy! Patrzcie. No, gdzie człowiek nie spojrzy naprawdę. Jest śmieci, pełno butelek. Śmieci, tam śmieci, wszędzie śmieci. Wychodzimy z lasu, tu śmieci, tam śmieci, butelki śmieci. No nie da się. Myślałem, że sobie pójdę. Tu jakieś śmieci. Się zrelaksować. Ale wiecie co? Zrobimy make. Pójdziemy z drugiej strony zobaczyć, co tam się dzieje. Ja tam nie idę, bo to nie ma sensu. Tam są śmieci na pewno. Idę zobaczyć. Zresztą idę, bo tu nie byłem. A co mi tam teraz? Jak już nagrywam. Patrzcie. Śmieci. Worki.
Tam śmieciuch. Śmieciuchy. Śmieciuchy. Tam śmieciuch. Tam śmieci. O Jezus. Nie no, ja tu mam do końca roku mam roboty w cholerę. A wiecie co? Idziemy tu, tylko nie w krzaki nie będziemy wchodzić. Idziemy tu zobaczyć. Pójdziemy do samochodu i jadę do tego krzaka. Chipsy, rogaliki. No i co z wami ludzie jest? Powiedzcie mi. Co z wami się robi? Naprawdę. Żeby tak śmiecić, idziemy tu do... Może tu będzie czyściej. Z tej strony, tam widzę butelki są. Tam widzę są butelki, po chipsach oczywiście też papierki. Idziemy tu zobaczyć. A co? Foliok, tam foliok. Widzę. Idziemy zobaczyć. O, studzienka. Flaszka. Poszedłbym tam, ale wiecie co, no nie chce mi się już po tym lesie tu chodzić. Idziemy tu bokiem, o. Sobie przyjdziemy tu zobaczyć, co tu jest grane. O, po grylu, oczywiście, o, sobie fajnie grylowali. Tam butelka. Taki dzisiaj film rozpoznawczy to. Ten. Film rozpoznawczy. O, krzesełko się znalazło nawet. Można posiedzieć, widzicie. Tu plastikowa butelka, tu też. Tu krzesełko. Tu w ziemi już wkopana. Jakaś taka. Patrzcie. Tam plastikowe. No może wy tego nie widzicie, ale ja to widzę. Naprawdę. Tam szkła. O, musicie mi uwierzyć na słowo. Że tak jest. A jeszcze wam pokażę. Idziemy tu jeszcze. A tak z ciekawości. Bo tu niedaleko jest, jak wam mówiłem. Tu co sprzątałem. Jeszcze będę sprzątał te skarpy. To śmieciowisko. I teraz patrzcie, ja tu idę do góry. Tu już są śmieci jakieś. A takie śmieci małe to, wiecie. To jest spoko, wózeczek wezmę. Przejadę, to wszystko wyczyścię. Wyczyszczę. Tu sobie pójdziemy, widzicie, jaki fajny piasek. Tu można. Pójdziemy nad jezioro. Wam pokażę, jak to tam. Ja już tam byłem. Ja już muszę być wszędzie, naprawdę. A, tam puchę widzę. Plastik, a, to jest tam jeden. Tu też jakiś plastik. Plastik. Znowu plastik. Nie będę przedłużał tego filmu, bo to tylko taki filmik jest. Żebyście nie mówili, tam gdzie idę, tam jest pełno śmieci. Nie tak, że ja idę sobie tam, wybieram sobie po prostu. Nie, ja idę po prostu w ciemno, w las, na spacer i zawsze znajdę albo śmieciowisko, albo śmieciuchy. To nie jest tak, że ja idę, puszka. A, to takie drobne, to tam pikuś. Tu flaszki, przecież ja tu czyściłem, flaszki tam były. To już tych, nie ma, znikły te flaszki, bo wziąłem. No, także widzicie, ja wam tu teraz pokażę. Chodź, Ares, tu jest mój piękny zalew. Worek, widzicie, woruś wisi, powrzucali już tam coś. No, widzicie, sprawdza się. Już tam są śmieci w worku. Super, super. No i zobaczcie, dzisiaj jaka pogoda piękna. I ten zaraz. Rewelacja. Patrzcie, jak to wygląda. Jakie jest piękne jezioro. A żebyście mi już nie zadawali pytań, jeszcze raz to wam proszę. Sfilmuję to. Jak się nazywa ten zbiornik? O, proszę. Chodź, Ares, tam jest ta rura, co tam sprzątałem nad brzegiem, tam też muszę iść znowu, no nie oczywiście. Ech, bo to trzeba iść kilka razy naokoło to wszystko. Tu, tam, to wszystko jest z tamtej strony. Wszystko muszę to oczyścić. Może kiedyś będzie lepiej.
Ja mam taką nadzieję, no. Jakbym nie miał tej nadziei, to nie wiem, czy bym to robił. No nie wiem, zastanowiłbym się. Myślę, że ludzie się w końcu obudzą i uprowadzą do tego, że będzie czyściutko. Gdzie można się na spokojnie chodzić po lesie, bo nawet na grzyby nie mogę iść, widzicie. No, chciałem sobie przejść na grzyby, no nie dało się. Po prostu, no nie dało się, no. Nie dało się. Tam są już jakieś syfy. Tu buteleczka. Tu buteleczka. Tu buteleczka. Poukrywane. Worek wisi. Foliok, a worek wisi. No, tak to jest właśnie. Tak wam tylko, chodź Ares. Chcę pokazać po prostu, że to nie jest tak, że ja sobie planuję jechać w te jakieś... Tak, oczywiście jak znajdę śmieciuchy, to mam zaplanowane, że jadę w te miejsce. Ale jak je posprzątam, to ja idę sobie na przykład na spacer w jakieś inne miejsce. W jakiś las sobie przejść po prostu, nie? Czy nad wodę jadę. No i gdzie bym nie poszedł, powiem wam, jest bardzo mało takich miejsc, co nie ma śmieciuchów. O, ja tam widzę głęboko. Ja tu wejdę, wiecie co? Niech zobaczę. Jest jeden plastik. Tu jest zakopany drugi, muszę go wyciągnąć, żeby potem go widzieć, że po prostu on tu jest. Tu jest flaszka. Tam są dwie butelki plastikowe. Tu jest plastik. I tam są ileś słoików, butelek plastikowych. No i ogólnie w tych. I tak głęboko tu w tym. Tu jest już foliok, butla. No i tak to właśnie wygląda. Niby jak tak człowiek idzie, ładnie po piaseczku na spacerek. No, większość ludzi takich rzeczy nie zauważa, no nie, ale relaksują się. Ale po bokach jest tyle śmieci. A jak to upadną te liście, to wam pokażę dopiero. No nie, nic będziemy sprzątać. Robimy swoje po prostu. No jest taki, jaki jest przekaz. Tak mamy, jak mamy. Jak mówią, to tak mamy, jak dbamy. No, no niestety. No, nie tylko o własne podwórko trzeba dbać. Trzeba, no jednak o tą naszą przyrodę, te nasze otoczenie też trzeba dbać, bo naprawdę jest katastrofa. Coraz gorzej się robi. A ja bym chciał, żeby było czysto. No, siedź. A rzeczywistość robi swoje. Dobra, ja idę do samochodu. To będzie drugi odcinek. Przepraszam. Z tego, o tam są jeszcze, widzę. Tam głębiej troszkę też pójdę. Potem. Bo wiecie, że ja tu mam już cały samochód i jadę na tym szok teraz. Bo mówiłem, że idę na spacery do lasu, ale nie opłaca się. Po prostu ręce, nogi, załamka pełna. O, ja cię kręcę. Będziesz... No, przerażony jestem tym wszystkim. Ale wiecie co? Jest pozytywna rzecz z tego. Jak ja to zobaczyłem i ja... O, ja wam pokażę. Widzicie? O, muszę otworzyć. Samochód. O, widzicie. To jest ten sam dzień. Będę miał dwa odcinki. Sorry, że tak dwa odcinki nagrywam w jeden dzień. No ale no musiałem to nagrać, żeby wam pokazać. Widzicie, to jest to, co teraz sprząta. No ale trudno. Jest jak jest. Pozytywna rzecz jest taka, że ja tam byłem i ja to widziałem. A jak ja to widziałem, to znaczy, że to zniknie. Może nie wszystko, bo na pewno tego wszystkiego nie pozbieram. Zawsze coś tam człowiek przeoczy i tak dalej. Albo to z Coca-Coli takie coś. No to tego nie wezmę. Ale w większości rzeczy tam będzie pozbierane. Także myślę, że jak przyjdą grzybiarze czy inni tam ludzie, to ja będę chcieli pozbierać sobie grzyb, zobaczą czysto, no to może nie na śmiecą. Nie wiem, co myślicie o tym, ale ja tak myślę przynajmniej. Dobra, jadę na ten czok. I trzymajcie się. Do następnego. Oby jak najmniej takich obrazków. No ale chciałem wam pokazać po prostu, że chodzę po prostu, idę sobie gdzieś przez las i mało jest takich miejsc, chyba że je wyczyszczę, że są czyste po prostu. Dobra, to trzymajcie się. My jedziemy, uciekamy zarazkiem. Pa, pa.
Serducho dla Was, do następnego. Trzymajcie się.